Aby zapewnić sobie wspaniałe samopoczucie, warto wiedzieć, co proponują projektanci mody. Czas więc zacząć nasz pokaz mody. Proszę bardzo. Raz. Odchodzę, Gosiu. Najmodniejszy strój to klasyczna kreacja, czyli piękna sukienka, bliżej, i kapelusik przybrany kolorowymi kwiatkami. Obracamy się i wychodzimy. Dziękuję. Kolejna druga osoba, proszę. Jeśli będzie chłodno tego lata, proszę. Zakładamy wełniany szal. Okręcamy do szyi. Czapeczka. Kozaczka. Proszę bardzo. Na rolki i deskorolki może być taki obraz. Spodnie na szelkach, czapeczka na pachy. Dziękuję. Jako strój dzienny polecamy spódniczka mini, kalosze, kapelusz, okulary słoneczne, tak? Ja nie mogę. Dziękuję. Ja nie mogę. Proszę bardzo, kolejna osoba. Na boisku najmodniejszy będzie strój, ale Robert Lewandowski. Boże, dobry jest. Jakoś tego lata przydadzą nam się biedronki i pszczółki. Do zapylania każdej rośliny. Strój trafa. Pozdrawiamy, pozdrawiamy i wracamy, wracamy. Wracamy. To nie stoją. Kolejna osoba. Piaskownicy. Najlepiej prezentowały się będą panie płci pięknej. One się a przedstawicielki właśnie wyglądały przepięknie, będą modne tego roku suknie, długie, do samej ziemi. Ja pisam pijaczy teraz. Pozdrawiamy Ela, pozdrawiamy. Tyłeczek, tyłeczek Ela. Brawo, dziękuję. Boże, nie do przybycia. Wracamy. Boże, co to jest? Co to jest? W tym sezonie letnim będzie obowiązywał taki okres strój. Boże, wiecie, co to jest? Strzelamy. I koniecznie adidas. O Boże. Jestem z Bodenia. Dziękujemy. Zapraszam wszystkich uczestników. Kolekcja obowiązuje od pierwszego dnia wiosny. Nie czekaj. Chcesz być modny? Kupuj. I przyjdź do nas. Ośrodek Misericordia Caritas, Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej. Dziękujemy za uwagę.
zgodzić. Brawa, brawa! Również was upominę, a chyba Biedronka weźmie do mnie.